Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Policja z Poznania zatrzymała mężczyznę oskarżonego o kilka agresywnych incydentów na miejscowych ulicach. Dwa z tych incydentów skończyły się pobiciem, podczas gdy w innych przypadkach mężczyzna groził i zaczepiał przechodniów. Te zdarzenia nastąpiły kilka dni przed tragicznym atakiem, w którym nożownik zabił 5-letniego chłopca w Poznaniu. Świadkowie zeznali, że podejrzany zachowywał się niepokojąco. Jedno z pierwszych zgłoszeń pochodziło od kobiety, do której mężczyzna podszedł w rejonie Placu Wolności. Gdy ta zignorowała jego próby nawiązania rozmowy, on ją zaatakował. Kolejne ofiary były zaczepiane w okolicach Starego Browaru. Sprawca podszedł do nich twierdząc, że sprzedaje tomik poezji, a gdy spotkał się z odmową, stał się agresywny. Zgłoszenia o dalszych incydentach napływały, gdy prawdopodobnie ten sam sprawca zaatakował kolejne osoby w różnych lokalizacjach miasta. Policja, korzystając z nagrań z monitoringu, rozpoczęła poszukiwania napastnika. Po ustaleniu jego rysopisu, informacje o nim zostały przekazane wszystkim patrolom. Wkrótce potem mężczyzna odpowiadający opisowi został zauważony i zatrzymany. Jak poinformowała młodsza aspirant Marta Mróz z poznańskiej policji, 35-latek został aresztowany na 2 miesiące i usłyszał zarzuty m.in. kierowania gróźb karalnych, uszkodzenia ciała i działania o charakterze chuligańskim. Policja w dalszym ciągu poszukuje innych, których mógł zaatakować. Policja prosi o kontakt osoby, które mogły zostać pokrzywdzone przez tego mężczyznę. Zwłaszcza kobieta zaatakowana na ulicy Ogrodowej oraz mężczyzna, który prawdopodobnie został pobity w centrum handlowym przy ulicy Półwiejskiej. W sobotę, 21 października, ze zbiornika Gajówka w gminie Przykona wyłowiono ciało kobiety. Prokuratura potwierdziła, że to zwłoki zaginionej mieszkanki Turku. Przyczyny i okoliczności jej śmierci są w trakcie ustalania. Dzień wcześniej rodzina zaginionej za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz lokalnych mediów, które publikowały zdjęcie kobiety, apelowała o pomoc w jej odnalezieniu. Podkomisarz Dorota Grzelka z Komendy Powiatowej Policji w Turku potwierdziła, że ciało zostało odnalezione w zbiorniku Gajówka. Do tragicznego odkrycia doszło, gdy przypadkowy przechodzień zauważył zwłoki w wodzie. Obecnie nie wiadomo, jakie były okoliczności śmierci 32-letniej Karoliny. Śledztwo koncentruje się na ustaleniu, czy jej śmierć była wynikiem działań osób trzecich oraz na rekonstrukcji jej ostatnich chwil życia. Policjanci niejednokrotnie w czasie wolnym od służby podejmują interwencje wobec osób łamiących przepisy oraz osób poszukiwanych przez organy ścigania. O tym, że funkcjonariuszem jest się przez całą dobę, dowiódł w piątkowe popołudnie kryminalny z komisariatu w Terespolu. Operacyjny zespołu do spraw poszukiwań i identyfikacji osób wracał ze szkoły policji w Pile, gdzie odbywał szkolenie funkcjonariuszy zajmujących się poszukiwaniami. Będąc na terenie dworca kolejowego w Warszawie, zwrócił uwagę na przebywającego tam mężczyznę. Rozpoznał w nim bowiem 48-letniego mieszkańca Terespola, poszukiwanego listem gończym. Reakcja policjanta była natychmiastowa. Ruszył za nim, informując napotkany po drodze patrol, prosząc o wsparcie funkcjonariuszy w służbie. Po zatrzymaniu i wylegitymowaniu mężczyzny okazało się, że policjant nie mylił się. Był to 48-latek poszukiwany od czerwca bieżącego roku, między innymi za niestosowanie się do zakazu sądowego, znęcanie oraz uszkodzenie ciała. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe lata. 4-miesięczna dziewczynka z widocznymi śladami przemocy trafiła do szpitala w Rzeszowie. W związku z tym rodzice dziecka zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo w tej sprawie. Daniel Lelko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, poinformował, że sygnał o zaistniałym zdarzeniu policjanci otrzymali ze szpitala w Rzeszowie, gdzie w czwartek wieczorem przywieziono dziecko. W placówce przebywa 4-miesięczna dziewczynka, na której ciele widoczne są ślady znęcania się. Rodzice malutkiej są mieszkańcami powiatu jasielskiego, przekazał Lelko w rozmowie z dziennikarzami.
były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2009 a 2015, Paweł Wojtunik, zarzucił służbom specjalnym ustępującego rządu, że masowo inwigilowały polityków opozycji. Sugeruje on, że te działania mogły wpłynąć na wynik wyborów oraz były wykorzystywane do szantażowania politycznych przeciwników rządzącej partii. Wojtunik publicznie przedstawił swoje oskarżenia podczas wystąpienia w programie Fakty po faktach, prowadzonym przez Piotra Kraśkę w TVN24. W rozmowie z Gazetą Wyborczą były szef CBA ujawnił, że posiada informacje na ten temat z kilku niezależnych źródeł, głównie od swoich dawnych podwładnych pracujących w służbach specjalnych. Podczas rozmowy w telewizji zadał 4 kluczowe pytania dotyczące podejrzanych działań służb specjalnych, w tym o potencjalne nielegalne działania podsłuchowe wobec przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych przed wyborami parlamentarnymi. Czy prawdą jest, że podczas odprawy w Luceniu, 2 dni przed wyborami zapadły decyzje, aby w kontekście wyborów parlamentarnych masowo stosować kontrolę operacyjną wobec przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych? Czy koordynatorzy, koordynator lub zastępca w takim spotkaniu w naradzie uczestniczyli? Czy te zalecenia płynęły z góry? Czy o takich ewentualnych zaleceniach i pomysłach wiedzieli, akceptowali? Czy się ewentualnie na nie godzili? Czy były podobne zalecenia i podobne pomysły masowego stosowania kontroli operacyjnej, przypominam, na zasadzie podsłuchów 5-dniowych, w ramach których nie uzyskuje się zgody sądu, a jedynie akceptację ze strony prokuratora generalnego? Czy takie polecenia również były przekazywane i takie podsłuchy były realizowane przez ABW, SKW, policję czy inne służby posiadające uprawnienia operacyjne? Czy informacje z tych kontroli operacyjnych były przekazywane innym politykom i wykorzystane w prowadzonych negocjacjach politycznych oraz w działaniach politycznych? Wojtunik zwrócił uwagę, że jeśli odpowiedzi na któreś z tych pytań są twierdzące, to istnieje ryzyko udziału służb specjalnych w zamachu na legalnie wybrane władze ustawodawcze. W odpowiedzi na zarzuty Wojtunika, rzecznik Mariusza Kamińskiego, Stanisław Żaryn, skrytykował go na Twitterze, oskarżając o szerzenie kłamstw i insynuacji. Zaznaczył, że służby działają zgodnie z prawem. Paweł Wojtunik brał udział w tworzeniu Centralnego Biura Śledczego Policji. Znany jest z rozpracowywania dużych grup przestępczych i działania pod przykryciem. Jego kariera została przerwana, kiedy PiS wrócił do władzy, został zdymisjonowany pod pretekstem, który Wojtunik uważa za fałszywy. Ośrodek w Luceniu, wspomniany przez Wojtunika, służy jako centrum szkoleniowo-konferencyjne. W 2021 roku, podczas prezydentury Andrzeja Dudy, ośrodek ten został nazwany imieniem Lecha Kaczyńskiego. W wyniku zdarzenia przed Kręgielnią w Chrzanowie, gdzie doszło do bójki pomiędzy kilkunastoma osobami, w tym Polakami i Gruzinami, 4 osoby zostały przewiezione do szpitala. Konflikt wybuchł wczoraj wieczorem i nasilił się do tego stopnia, że jeden z uczestników bójki, nietrzeźwy 23-letni Gruzin, wsiadł do auta i wjechał w grupę ludzi przed klubem, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Po pościgu mężczyzna został zatrzymany przez policję. Badanie alkomatem wykazało, że miał on prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Oprócz niego do szpitala trafiły 3 inne osoby, które zostały potrącone przez samochód. Na szczęście żadnej z nich nie zagraża niebezpieczeństwo. W całym incydencie policja zatrzymała 4 mężczyzn, w tym kierowcę. Z niepotwierdzonych źródeł wynika, że przyczyną konfliktu mógł być spór o kobietę. Wszyscy zatrzymani to młodzi ludzie. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. 27-letnia koszykarka Arki Gdynia, Mikaela Kauling, doznała poważnych obrażeń po brutalnym ataku w jednym z klubów w Trójmieście. Zdarzenie miało miejsce po wygranym meczu z Elfik Fribourg w Pucharze Europy. Jak wyjaśnił prezes Arki, Bogusław Witkowski, o incydencie nie informowano publicznie, aby procedury prawne i medyczne mogły zostać przeprowadzone bez niepotrzebnej ingerencji. Po zwycięskim meczu z wynikiem 77-47, Kauling wraz z innymi zawodniczkami udała się na imprezę w Gdańsku. Niestety w jednym z klubów muzycznych doszło do tragicznego incydentu, w którym Kauling została brutalnie zaatakowana przez ochroniarza. Prezes Witkowski opisuje napastnika jako klasycznego karka, który miał wcześniej na swoim koncie podobne ekscesy. Z relacji prezesa wynika, że Kauling została kilkukrotnie uderzona pięścią, a po upadku również kopnięta.
Najbardziej niepokojące były obrażenia twarzy, w tym pęknięcie kości oczodołu. Mimo poważnych obrażeń, Cowling obecnie przebywa w domu i oczekuje na dalsze badania. Witkowski dziękował również pracownikom medycznym i policji za ich szybką i profesjonalną interwencję. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała sprawcę, 48-letniego mieszkańca Gdańska, który został oskarżony o uszkodzenie ciała i spowodowanie poważnych obrażeń. Ze względu na wcześniejsze przestępstwa tego typu, mężczyźnie grozi teraz do 7,5 roku więzienia. Cowling, będąca kluczową zawodniczką Arki, musi teraz przerwać treningi na co najmniej 2 miesiące, co oznacza, że nie zagra już w tym sezonie. Prezes Arki potwierdził, że klub rozważa dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej od sprawcy, gdy tylko postępowanie karne dobiegnie końca. Dodatkowo, w związku z nieobecnością Cowling, klub rozważa pozyskanie nowej zawodniczki, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. W piątek grupa Hamas uwolniła 2 Amerykanki, które zostały uprowadzone podczas ataku na Izrael. Jak podaje New York Times, ważną rolę w procesie uwolnienia zakładniczek odegrał Katar, gdzie przebywają polityczni przywódcy Hamasu. Kraj ten współpracuje również z innymi państwami w celu uwolnienia zakładników. Rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu, Abu Obejda, ogłosił uwolnienie zakładniczek, matki i córki, z powodów humanitarnych. Prezydent Joe Biden potwierdził informacje i zaznaczył, że trwają działania mające na celu uwolnienie kolejnych zakładników. Portal Times of Israel podał, że uwolnione kobiety to 18-letnia Natalie Ranan i jej matka Judith. Mieszkańcy stanu Illinois przyjechali do Izraela na urodziny jednego z krewnych. 7 października rodzina obchodziła święto Simchat Torah w kibucu Nahal Oz, położonym przy granicy ze Strefą Gazy. Rząd Izraela oraz ambasada USA w Izraelu opublikowały zdjęcia uwolnionych kobiet. Amerykańska placówka poinformowała również, że kobiety miały rozmowę telefoniczną z prezydentem Joe Bidenem. Jak podaje New York Times, 7 października, kilka godzin po rozpoczęciu ataku przez Hamas na Izrael, sekretarz stanu USA Antony Blinken rozmawiał telefonicznie z premierem Kataru. 2 urzędników wysokiego szczebla z Departamentu Stanu USA ujawniło, że Blinken poruszył kwestię uwolnienia zakładników podczas rozmowy. Na wniosek policji i prokuratury sąd rejonowy w Radzyniu Podlaskim zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 27-letniego mieszkańca gminy Siemień. Mężczyzna podejrzany jest o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad swoją żoną oraz kierowanie wobec niej gróźb pozbawienia życia. Najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Kobieta postanowiła przerwać dramat toczący się w jej mieszkaniu i złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jak ustalili funkcjonariusze, 27-latek, będąc pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury, podczas których wyzywał pokrzywdzoną słowami wulgarnymi, popychał, kopał, stale niepokoił, wzbudzał lęk, a nawet groził pozbawieniem życia. 27-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Przypominamy, że za przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Czwarty dzień trwa obława za Grzegorzem Borysem, podejrzanym o morderstwo własnego dziecka. Mężczyzna w wieku 44 lat służył w Wojsku Polskim. Policja opublikowała nowe zdjęcia i nagrania z monitoringu, które przedstawiają go. Mundurowi informują, że Borys mógł być w ten sposób ubrany w chwili zaginięcia. Począwszy od piątku, intensywne poszukiwania prowadzone są w różnych rejonach. Służby zwracają się z prośbą do ludności o pomoc w przypadku dostrzeżenia podejrzanego, ale jednocześnie apelują, by nie przeszkadzać w prowadzonych działaniach. Na opublikowanym nagraniu widać Borysa z plecakiem i okularami przeciwsłonecznymi. Policja dokładnie opisała również plecak, jaki mógł mieć ze sobą. W sobotę sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na podstawie zarzutów związanych z zabójstwem ze szczególnym okrucieństwem. Mimo intensywnych poszukiwań na lądzie, w wodzie i z powietrza, mężczyzna nadal nie został odnaleziony. Sekcja zwłok chłopca wskazała, że przyczyną śmierci było ciężkie uszkodzenie naczyń krwionośnych w szyi. Pomimo to, służby nie tracą nadziei na schwytanie podejrzanego. W działaniach bierze udział około 1000 osób, w tym liczna grupa policjantów, a także strażacy, leśnicy i żołnierze.
Policja przypomina, by w przypadku dostrzeżenia Borysa nie podejmować samodzielnych działań, lecz natychmiast powiadomić odpowiednie służby. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.